Poważny wypadek w należącej do polskiej grupy górniczej kopalni Redutowy. Kilkanaście minut po godzinie 8 rano doszło tam do silnego wstrząsu. Pod ziemią znajdowało się wtedy 78 górników. Karolina Komada. Zarówno dla pana Krzysztofa, jak i dla pozostałych górników kopalni Redutowy to miał być kolejny spokojny dzień w pracy. Jednak po godzinie 8 rano prawie 1200 metrów pod ziemią doszło do silnego wstrząsu. No wie pani, no wszystkich ewakuowali z dołu. Teraz słyszałem, że psy tropiące spuścili. Ciężka sytuacja, no nie wiem, syn też tam jest. Ja też przepracował 25 lat na kopalni. Nie wiem, jak to jest. W rejonie wstrząsu znajdowało się 78 górników. Wykonywali prace konserwacyjne. 76 jest już na powierzchni. 17 górników trafiło do szpitali. Część z nich wiemy, że już opuszczają szpitale, izby przyjęć, ponieważ żadnemu z pacjentów na chwilę obecną nie zagrażało nic życiu. Jeden pacjent był czerwony, przewieziony śmigłowcem LPR-u ratownika 4 na Ochojec do zabezpieczenia, ponieważ miał urazy głowy, uraz klatki piersiowej. Były to powierzchowne urazy. Na dalszą diagnostykę i badania został przewieziony do szpitala w Ochojcu. Dowodzący akcją ratunkową musieli brać pod uwagę zarówno konieczność jak najszybszego dotarcia do zaginionych górników, jak i bezpieczeństwo ratowników. Akcja prowadzona jest w trudnych warunkach zagrożeń skojarzonych. W drugim stopniu zagrożenia tąpaniami w czwartej kategorii zagrożenia metanowego. W związku z powyższym musimy tu zwrócić uwagę szczególnie na to, aby nikomu już nic się nie stało. Czuwa nad tym kierownik akcji, który na bieżąco koordynuje, sprawdza stan zagrożenia i w zależności od tego dostosowuje polecenia i prowadzenie akcji do tego, co mamy na dole. Jak poinformował późnym popołudniem prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa, akcja została czasowo przerwana, bo nastąpił wzrost aktywności sejsmicznej i mogło dojść do kolejnych tąpnięć. Dodał też, że jeden z dwóch zaginionych górników jest wydobywany na powierzchnię, ale nie jest znany jego stan. Do drugiego poszukiwanego górnika ratownikom nie udało się jeszcze dotrzeć.